Siema. W dzisiejszym filmiku chciałem pokazać wam, jak zmieniam podłoże u modlitwy koczkowych. Potrzebny nam będzie zwykłe trociny dla gryzoni, jakiś pojemnik, żeby przełożyć modliszkę, no i kijek, żeby ją zapełnić do pojemnika. To zacznę. Mam ich 4, ale jak zmieniałem u niej, to akurat wpadłem na pomysł na nagranie nowego filmiku. To zaczynam zmieniać. Gdzie ona jest? Na górze, tak? Bierzemy w ten sposób pojemnik, w ten sposób. Modliszką. I drugi też w ten sposób. Zdejmuję pokrywkę i przekładam modliszkę. O, modliszka już jest, skoczyła. Mamy już ją. Ciach. Pojemnik wyglądał tak. Siateczka zawsze jest potrzebna, ponieważ modliszka musi gdzieś rzucać wylinkę, więc siateczka jest najlepszą rzeczą do rzucania wylinki. Możemy też użyć kijeczka jakiegoś, czegoś tutaj włożyć, żeby rzucała wylinkę, ale to jest najlepsza rzecz. Bierzemy troszeczkę trocin i sypujemy. I wkładamy siatkę. I znowu bierzemy w ten sposób pojemnik. Odkręcamy i przykładamy jedno do drugiego i zapędzamy modliszkę do pojemnika. W ten sposób to wygląda. I tak robimy to z pozostałymi modliszkami. Tutaj efekt końcowy wygląda w ten sposób, zaraz wam pokażę, bo tutaj modliszka jest na dole, nam jest na górze, żeby mi nie wyskoczyła. Zaraz wam pokażę, co dokładnie. W ten sposób. Modliszka jest tutaj. To do następnych filmów. Oceniajcie, subskrybujcie, no i piszcie komentarze. Do zobaczenia. I pozdrawiam wszystkich hodowców modliszek i pająków.